Michał Tochowicz, człowiek, który nie wysiada z rajdówki w sezonie 2022. Dzień dobry. Nie, no nie jest tak, że nie wysiadam, ale fakt jest taki, że jesteśmy w gazie, bo któryś start z rzędu. Z któryś? Ja naliczyłem 7. Ale już w tym roku? Może tak. No, ale niestety nie pojeździliśmy w Czechach, na Słowacji, bo niestety tam tragicznie się zakończył ten rajd już po pierwszym OS-ie, więc tak naprawdę to fakt jest taki, że pojeździliśmy teraz 2 tygodnie z rzędu, to znaczy Wieliczkę i teraz Tarmaka. Przesiadka na Citroena w tamtym roku pod koniec Hyundai i20R5, no teraz przesiadka, czym jest podyktowana? Podyktowana tym, że Evotech zakupił taki samochód i mam możliwość go użytkować, więc zrobiliśmy taką przesiadkę. No wiadomo, jest to całkiem nowy sprzęt. Porównując go do Hyundai'a, tak właśnie rozmawialiśmy, bo można jakby już próbować to porównywać, ale ciężko, bo tak naprawdę ten Tarmak tutaj to był pierwszy taki prawdziwy OS Autem R5 w moim wykonaniu, bo wcześniej no to wiadomo, że to były bardziej takie próby właśnie barburkowo, modlinowo, jakieś tam takie torowe, więc można powiedzieć, że dopiero teraz tutaj zaczynam się jakby się dowiadywać, jak działa R5 na prawdziwym OS-ie, no i to jest naprawdę petarda. Ten Citroen, drzemie w nim potencjał? Oj, na pewno, to uważam jest kapitalny samochód, tylko no, brakuje mi zdecydowanie kilometrów, bo no wiadomo jak jest, no, żeby rzeczywiście pójść tak jakbym chciał, no to muszę poznać to auto, a jeszcze dodatkowo fakt taki, że no, pierwszy start nie chcieliśmy specjalnie też tutaj narozrabiać, nie był tutaj jakby najważniejszy wynik, więc i tak nieźle, więc jesteśmy tam dosyć wysoko. Te odcinki specjalne, podobały Ci się? Tak, fajne odcinki. Trochę jestem zawiedziony tym, że nie udało się przejechać całego dystansu, że tak naprawdę udało się przejechać tylko 2 pętle i to też nie całe. No więc na przyszłość myślę, że trzeba zrobić tak, żeby wszyscy mądrze jechali i żeby się dało jakby pojechać cały dystans. Tak, no, ciężko tutaj za wszystkich wyrokować. To był trening przed rajdem świdnickim, przed RSMP. Przed tym w ogóle trenowałeś w tym sezonie, tylko przed RSMP? Czy masz zamiar gdzieś więcej, gdzieś jakieś inne cykle zagraniczne są w twoim tutaj zasięgu? Nie, nasz pomysł to przede wszystkim zaliczenie pełnego cyklu RSMP asfaltowo w C3. Jeżeli chodzi o szutry, to najprawdopodobniej będziemy wracać do I20. No i to na tym jakby głównie się skupiamy. Natomiast jeżeli będzie jakaś fajna okazja ciekawego rajdu za granicą, to na pewno też z niej skorzystamy, no bo wiadomo, że chcemy jak najwięcej się rozwijać, chcemy jak najwięcej jeździć, tak jak powiedziałeś. Nie chcemy wysiadać z rajdówki. Wcześniej wyścigi, teraz rajdy pełną parą. Lepiej? No dużo lepiej, dużo więcej jazdy, dużo więcej tak naprawdę improwizacji i myślę, że rajdy to jest taka naprawdę dyscyplina. Trzeba tutaj być naprawdę pod każdym względem takim kompletnym kierowcą, bo wiadomo, wyścigi to jednak da się opanować na pamięć. Tutaj tego nie ma. Trzeba wierzyć w opis, trzeba wierzyć w pilota. Bardzo skomplikowana dyscyplina, ale bardzo piękna.